Gość Radia Lublin. Już prawie 16 minut po godzinie ósmej Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin. Jest Sylwester Tułajew, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, lider lubelskiej listy do Sejmu Prawa i Sprawiedliwości oczywiście Tomasz. Yy, dzień dobry, witam pana. Bardzo. Dzień dobry, witam Siedzę. Państwa. I proszę pozwolić, z, z, panie redaktorze, że od razu na samym początku pozdrowimy wszystkich tych, którzy dzisiaj rozpoczynają nowy rok szkolny. To prawie 300 tysięcy 300 uczniów w naszym regionie, w naszym mieście. To około 46 tysięcy tych, którzy dzisiaj rozpoczynają swoje zmagania, rozpoczynają swoją przygodę, e, rozpoczynając rok szkolny. Pozdrawiamy i życzymy powodzenia i wszelkich tych, sukcesów. Do tych oczywiście pozdrowień przyłączamy się i my. Ale wakacje się skończyły i e, trzeba też wrócić do tej wielkiej e, polityki. E, kalendarz e, rocznicowy e, był jasny, jest jasny już od wielu, wielu lat. E, I ta wczorajsza rocznica, bez wątpienia, jako jeden z najważni, jedno z nie, najważniejszych wydarzeń e, tego roku i w ogóle w historii e, Polski, bo jednak wspominaliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej bez e, prezydenta. Donalda Trumpa, ale z przejmującym wystąpieniem, przemówieniem prezydenta Niemiec Waltera, Franka Waltera Steinmeiera. No i co przyznają także nieprzychylni obozowi władzy komentatorzy, także z ważnym, może nawet jednym z najważniejszych przemówień prezydenta Andrzeja Dudy y również. No ale zacznijmy od tego, czy brak amerykańskiego y przywódcy osłabił nieco ten niezwykle istotny y przekaz, do którego przecież też Prawo i Sprawiedliwości, obóz władzy i wszyscy Polacy się długo przygotowywali. Niewątpliwie trzeba zaznaczyć, że te uroczystości, y te obchody miały naprawdę wyjątkowo, Charakter. 80 rocznica Ma, mieliśmy około 40 delegacji zagranicznych, czyli bardzo ważne obchody, bardzo ważna rocznica, bardzo ważni przedstawiciele, bardzo ważni goście. Rzeczywiście przygotowywaliśmy się na wizytę pana prezydenta Trumpa, ale rozumiemy sytuację, w jakiej są Stany Zjednoczone. Dzisiaj mówimy o y, ogromnym huraganie, Dorian, który. Który zmierza do Florydy, jest to zrozumiałe, że prezydent chce i powinien być razem z obywatelami, który powinien być razem z mieszkańcami Florydy i tam na miejscu koordynować sprawy związane z bezpieczeństwem, zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Bardzo ważne wydarzenie i jest z nami, był z nami podczas tych uroczystości wczorajszych wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Niemiec. Bardzo ważne wystąpienia. No właśnie, jak się Panu podobało to przemówienie prezydenta Niemiec, to, to, kiedy mówił po polsku, prosząc o wybaczenie Polaków? Niewątpliwie wystąpienie pana prezydenta Niemiec no, zapadnie bardzo długo w pamięci nas wszystkich, bo tutaj pierwszy raz tak naprawdę mamy bardzo jasne stanowisko strony niemieckiej. Mamy tutaj wyraźną. Informacje o winie Niemców wyraźnie. Kiedy przed przekonaniem ofiar, proszę o wybaczenie za historyczną winę Niemiec. Przyznaje się do nieprzemijającej odpowiedzialności. To te słowa, no rzeczywiście, takiego. Yy, przepraszam, ze strony Niemiec do tej pory yy, chyba nie było. Rzeczywiście, naprawdę bardzo przejmujące słowa, bardzo ważne. I jeszcze raz to podkreślę. Tutaj mamy bardzo jasne stanowisko Niemiec. Tutaj yy, prezydent mówił o winie Niemców, nie o jakichś hitlerowcach, nie mówił o nazistach. Mówił wyraźnie, że to jest wina yy, Niemiec, wina Niemców i że to Niemcy napadli na Polskę, więc, yy, więc bardzo jasny, jasny przekaz. Yy, to naprawdę było przejmujące jeszcze to zdanie wypowiedziane po polsku. bardzo bardzo znacząca sprawa, bardzo znacząca rzecz. Oczywiście kwestie są kwestie dalsze, bo to oczywiście nie tylko po słowach, ale po czynach. Poznajemy te wszystkie rzeczy, które były, miały miejsce wczoraj. Czyny to rozumiem kwestia reparacji, ale o nich ostatnio jakoś ucichło. Cały czas trwa dyskusja na ten temat. No, ale miał być raport posła Mularczyka. Wiemy, że w tej kadencji jeszcze wiemy, że go. Przynajmniej z tych zapowiedzi wynika, że go nie będzie. Prace, prace postępują i cały czas o tym rozmawiamy. Mówimy o reparacjach wojennych, ale również w tym kontekście myślę, że warto y, przypomnieć sprawę pomnika, który miał być budowany w Berlinie. Więc tutaj ja myślę, że też jest bardzo duże pole do tego, aby y, rzeczywiście zobaczyć, jak, jakie będą realne czyny. No, cieszą te słowa, które padły y, wczoraj. Yy, no ale y, czekamy oczywiście na. na... Konkrety tych kwestii związanych z reparacjami. Natomiast wspomniał pan minister o tym, że tych delegacji było 40 oficjalnych zagranicznych, wielu głów państw, co także odnotowywały światowe agencje, no ale też odnotowywały fakt, że zabrakło na tych uroczystościach przedstawiciela władz Rosji. Dlaczego? No, panie redaktorze, szanowni państwo, tutaj sprawa jest oczywista. Dokładnie obserwujemy te działania Rosji, patrzymy na te agresywne, imperialistyczne podejście Kremla, taką politykę, którą sobie obrali, taką politykę, którą prowadzi Putin. Więc to jest sprawa oczywista, że mając na uwadze. Takie podejście Rosji. No tutaj y, tego zaproszenia nie było. My dzisiaj, y, mówiąc o tych uroczystościach, które miały miejsce wczoraj w Warszawie, mówiąc o tych 40 delegacjach, naprawdę podkreślamy y, ważny element tych całych obchodów, y, jako pamięć i przestrogę. Przecież to, jako y, hasło, towarzyszyło nam podczas wczorajszych uroczystości. Pamięć i przestroga. I to wystąpienie również pana prezydenta Andrzeja Dudy bardzo. Ważny, bardzo istotny, bardzo przejmujący, przypominający, yy, przypominający te zagrożenia, które mogą mieć miejsce, które. Yy, no wspominamy również to wystąpienie pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, yy, który właśnie, nawiązując do Rosji, wspominał o Gruzji, wspominał o Ukrainie i przecież to nastąpiło. Oby te e, prorocze wizje pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego nigdy się nie spełniły, jeżeli chodzi o, o nasz kraj. E, ale właśnie to przejmujące wystąpienie pana prezydenta e, Dudy, bardzo ważne, bardzo, bardzo istotne i przejmujące. Ale z drugiej strony rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Maria Zacharowa, e, skomentowała fakt niezaproszonych prezydenta Putina, czy w ogóle przedstawiciela Rosji na te uroczystości. Tak, Warszawa od dawna nie postawiła się w tak głupiej sytuacji. Może mało dyplomatyczne słowa, no i, ale jednak mocne. Zupełnie niedyplomatyczne. Raz jeszcze podkreślę, no te, ta polityka Kremla jest bardzo mocno widoczna. Jest to polityka imperialistyczna, polityka bardzo agresywna. Patrzymy na Ukrainę, patrzymy na to, co się działo w Gruzji, więc. Ale no też wspominamy, jest jasna. wspominamy wydarzenia sprzed 10 lat, kiedy właśnie Władimir Putin razem z Donaldem Tuskiem wspólnie uczestniczyli w obchodach wówczas 70. rocznicy. Z Do Donaldem Tuskiem, który także. Był jednym z nieobecnych podczas tego By, Wtedy była całkiem, całkiem inna polityka. My dzisiaj e, bardzo sobie cenimy obecność wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest naprawdę e, bardzo, bardzo ważny moment i pokazanie, że ta współpraca pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest bardzo ważna, bardzo istotna. Te nasze, e, ten nas, nasz e, sojusznik, którego niezwykle cenimy, również prezydent Trump, przecież wyraźnie powiedział o tym, że Ameryka kocha Polskę, że to nie jest odwołanie wizyty przez pana prezydenta Trumpa, a jedynie przełożenie. Rozumiemy to, że... Złośliwi twierdzą, y, że wykorzystał pewien pretekst do tego, żeby do Polski i do Warszawy nie przyjechać. No, takich, takich złośliwych teorii różnego rodzaju, czy to w wykonaniu totalnej opozycji, czy, czy to innych, z całą pewnością będzie dużo, ale, ale fakt jest jasny. Huragan Dorian, również to, że Pan prezydent wyraźnie powiedział, że on nie odwołuje tej wizyty. On jedynie przekłada. Więc należy się spodziewać, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy do tej wizyty dojdzie. I na tę wizytę oczekujemy. Zanim na do tej wizyty dojdzie, dziś o godzinie 10 ma się rozpocząć spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy właśnie z wiceprezydentem Mike'em Pen Pensem. Wiemy, że w agendzie spotkania z Donaldem Trumpem znalazły się poszczególne punkty dotyczące budowania Sojuszu Polskiego. Amerykańskiego miało być co nieco na temat zniesienia wiz, budowy sieci 5G, a także sprzedaży polskich technologii, znaczy sprzedaży technologii dla polskich elektrowni atomowych, kwestia współpracy także wojskowej. Na razie wiemy, że, że część z tych elementów, tych, tych porozumień, Pewnie będzie zarezerwowane dla tej wizyty z Donaldem Trumpem, ale czego się spodziewać należy po tym spotkaniu yy, przywódców? Z całą pewnością czekamy na to spotkanie i czekamy na yy, efekty tego spotkania. Niewątpliwie. Yy... Oczekujemy bardzo mocno zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Tutaj te przygotowania i, i te dyskusje trwają dość długo. Ja dodam, że w ostatnich kilku tygodniach podpisane zostały stosowne umowy z zakresu bezpieczeństwa, bardzo istotne dokumenty. W czerwcu podpisaliśmy ze Stanami Zjednoczonymi umowę w zakresie zwalczania terroryzmu. Nie tak dawno, bo 16 sierpnia, kolejna umowa bardzo znacząca, bardzo ważna, umowa dotycząca bezpieczeństwa. Przekraczania granic, więc to wszystko wpływa na to, że nasz sojusz jest bardzo silny, ale również to, że bardzo nam zależy, aby właśnie te kwestie bezpieczeństwa zostały potraktowane w sposób należyty, w sposób priorytetowy. I dzięki temu jestem głęboko przekonany, będzie można e, rzeczywiście rząd Stanów Zjednoczonych będzie mógł ogłosić, że wizy już nie obowiązują. A czy dzisiaj jakichś ważnych deklaracji przełomowych wystąpień należy się spodziewać, czy jednak poczekamy na wizytę prezydenta Trumpa? Ja jednak oczekiwałbym, myślę, że dzisiaj pewne, pewne słowa, pewne decyzje zostaną zakomunikowane. Oczywiście najważniejszą będzie ta przełożona wizyta pana prezydenta Trumpa i na to bardzo mocno czekamy, ale jestem przekonany, że biorąc pod uwagę to wszystko, co się zadziało i w zakresie tych umów, z zakresu bezpieczeństwa, myślę, że dzisiaj będziemy mieli jakiś efekt i, i, i jakieś informacje na ten temat, również sprawy związane z energetyką, szeroko, Rozumianą. Tutaj też te dyskusje miały być podjęte yy, i też oczekujemy tego, tego wsparcia, oczekujemy tej bardzo dobrej współpracy, bo ta współpraca już dzisiaj ją można ocenić jako bardzo dobrą yy, służącą Polsce, służącą Stanom Zjednoczonym. I tu stawiamy kropkę Sylwester Tuaje, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był gościem Rady Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tomasz, nie do usłyszenia. Gość, Radia Lublin.